Wiadomo, że jestem silny i to nikomu nie muszę tego udowadniać. To było widać też w tej walce. Wrzesiński wygrał, ale znowu ludzie, którzy się na tym nie znają, myślą, że to jest takie zwycięstwo wyrwane jak ten pas. Co nie? No, mówię, już wkładajcie mi te rękawice, już, wiesz, jak tygrys w klatce. Ja jestem też żywym przykładem, że może to, wiesz, każdy. Każdy może, tylko trzeba chcieć, co nie? Kanał To Jest Box sponsorowany jest przez Blue Mountain Resort i Five Seasons w Sztarskiej Porębie. Michał Cieślak razem z nami. Już kilka tygodni minęło od Twojej wygranej z Twardowskim. Chciałem trochę podsumować tą walkę już na chłodno. Cześć, najpierw powiedz mi, jak się czujesz. Siemanko, witam wszystkich. Co? Ja się czuję bardzo dobrze, także już wracam powoli do treningów, wdrażam się w trening. Na razie jeden trening dziennie, ale jest wszystko okej, wiesz. Najważniejsze, żeby mi się ten łuk dobrze zagoił i tak to jest. Fizycznie jest ze mną wszystko dobrze. Zacznę od tego, co było pozytywne. Fajne skończenie. Tam nie mogłeś go trafić dobrze, czysto na górę. Było trochę tam też ciosów w tył głowy, ale o tym może porozmawiam później. Ale trafiłeś go na dół i już po tym nie wstał. Mimo że widać, że przyjechał nie po to, żeby zgarnąć wypłatę, tylko po to, żeby wygrać. Powiedz mi o tym zakończeniu, bo też nie jest aż tak dużo Twoich walk wygranych właśnie po ciosie na dół. No jedna chyba tylko była do tej pory, także no weszła wątroba i wiadomo, że jak wątroba wejdzie, to wątroba też boli. Także to chyba bardziej nawet niż brodę odcina i co, i nie możesz nic zrobić, choćbyś chciał, choćbyś był takim zawodnikiem właśnie jak Krzysiek, charakternym i twardym, no to nie ma szans, nie? Ćwiczyliście ten fragment, czy to było coś, co w trakcie walki zobaczyłeś, że gdzieś ta wątroba jest, czy w ogóle myślałeś o tym, że w ten sposób go skończysz, czy po prostu celowałeś tam, żeby go osłabić? Nie, w trakcie walki to tak wyszło, że no wiadomo, że ta góra wchodziła, ale widziałem, że po każdym ciosie on tam miał bałagan w głowie, ale no co, pociągnąłem ten dół i tyle. To wiesz, takie rzeczy to już wychodzą z automatu w walce, także to ja nie mogę powiedzieć, że ja to specjalnie zrobiłem też celowo, co nie? Tylko to już jest, wiesz, robisz tyle rzeczy na treningu, że wychodzisz i to ci różne rzeczy wychodzą z automatu. Ja pamiętam, że wtedy byłem gdzieś w pracy, musiałem walkę obejrzeć z odtworzenia. Czytam Twitter i mam wrażenie, że przed walką, jeszcze przed obejrzeniem, że tam jakiś wielki skandal i ty go biłeś tylko w tył głowy. Później obejrzałem walkę, tych ciosów w tył głowy było kilka, ale chyba nie aż tak dużo, jak ludzie mówili, bo czytałem, to miałem wrażenie, że tam była jakaś po prostu, on się odwracał, a ty go cały czas biłeś w tył głowy. Jak to było faktycznie, jak to było w ringu? Nie wiem, czy rozmawiałeś z nim o tym albo z trenerami? Z nim nie rozmawiałem, wiadomo, że to jest wszystko ferworze walki. Ja też tak, wiesz, obejrzałem tą walkę też właśnie tak, nie wiem za bardzo też o co to chodzi, także wiesz, w tył głowy, no to był jeden chyba tylko cios tam, jak on już klęczał. No bo tak, na pewno był taki cios, gdzie on klęczał i ty go uderzyłeś, to było wyjątkowo nieładne. Ja się z nim spotkałem, sam o tym z nim też porozmawiam, bo to wiesz, ja to nie będę go przepraszał teraz, tylko ja mu powiem. On zresztą wie o tym, że to nic nie było specjalne. Ja do niego nie mam nic jakoś tak, wiesz, do jego osoby. Wiadomo, przyjechał wygrać walkę, ale ja też wszedłem do ringu tą walkę wygrać i to wygrać najlepiej przed czasem. Także ja myślę, że to Krzysiek rozumie, jest, wiesz, dorosłym chłopakiem, też wie po co wchodzi do ringu. Wiadomo, że takie rzeczy nie powinny się zdarzać, ale to jest walka, wiesz, to kto wie, kto walczy, to wie, że to, wiesz, to niektórego ciosu nie da się zatrzymać, także no co. Tak wyszło. Czy w ringu sędzia zwracał ci na to uwagę? Jeżeli chodzi o ciosy jakieś w tył głowy, to myślę, że tak nie było tych ciosów, co nie? To były na granicy ucha, to były za rękawice, także to były takie ciosy, na które, wiesz, nie wiem, czy za granicą ktoś zwracał tak naprawdę uwagę. Wiadomo, że ten cios po gongu, jak on już leżał, to wiadomo, że to się zgadzam, ale tak muszę sobie jeszcze raz tą walkę obejrzeć, wiesz, tak naprawdę. Na pewno był taki chaos, tam jakieś ciosy w tył głowy na pewno mogły paść, na pewno nie w potylicę, ale gdzieś faktycznie, tak jak mówisz, na granicy tego legalnego ciosu. Duży chaos w tej walce, bo mam wrażenie, że było kilka takich twoich walk, gdzie właśnie był taki chaos, gdzie ty chcesz szybko skończyć zawodnika i wtedy brakuje trochę spokoju. Chyba stąd też wynikało to, że on się odwraca, on chce przetrwać, ty chcesz skończyć na siłę, już no nie mierzyłeś go lewym prostym, nie trafiałeś prawym prostymi, tylko to już była taka w pewnym momencie cypeliada. Cypeliada to nie, ale bójka, co nie? Także tego, co chciałem uniknąć, ale to tak jak mówię, to nad tym też cały czas pracuję, bo ja wiadomo, jaki mam charakter i tego. I tak jak mówisz, to ja wyszedłem nie boksować, tylko go znokautować i mam swoich parę walk takich, na które się tak nastawiłem, co nie, ja o tym doskonale wiem, też z trenerem o tym rozmawiałem i tyle, no i co. Trzeba, wiesz,
pracować nad tym, żeby też, żeby to nie zaginęło, ale żeby to było w jakimś stopniu też, wiesz, pod kontrolą, to ja muszę mieć tą kontrolę co nad tym, co nie. Tak jak wiesz, no, ja rozmawiałem na przykład z trenerem ostatnio, tak jak na przykład Gołowkin, co nie? Powietkin kiedyś, to widać taką, ten spokój w tych oczach i taką, wiesz, zimność, co nie? I tak jak na przykład rozmawiałem kiedyś z wujkiem swoim i on mówi, patrz, te ruskie, nie? Mówi, czy Gołowkin, czy ten Powietkin, to jak Azjata, nie? Ten owczarek środkowoazjatycki, bo on trzyma to Azjaty, jak zabija drugiego psa, co nie? To taki zimny, to jak te ruskie, nie? No i coś w tym jest, że wiesz, to trzeba robić to, co robię, tylko że wiesz, z premedytacją i na spokojnie bardziej. A ja się tak nakręciłem na tą walkę, byłem tak, jeszcze czekałem w szatni, nie wiem, z półtorej godziny i się rozżyłem raz, drugi, trzeci. Mówię, już wkładajcie mi te rękawice, już wiesz, jak tygrys w klatce, co nie? No i tak wygląda później. Ale ogólnie walka chyba potrzebna, no nie? Potrzebne są takie też walki właśnie, żeby takie wnioski wyciągnąć, a twój rywal po raz kolejny udowodnił też, że te polsko-polskie pojedynki są fajne, bo chociażby twoja z Jerzewskim też były takie emocje właśnie, też podobna taka szarpanina, bo obydwaj zawodnicy chcą wygrać, on też wie, co to znaczy wygrać z Cieślakiem, wygrał z Zimnochem, skosztował trochę tego, co to znaczy wygrać z większym nazwiskiem, no gdyby wygrał z tobą, to tak naprawdę miałby drogę otwartą. No zresztą sam mówił, że on nie chce być zapamiętany z wygranym z Cieślakiem, tylko z Zimnochem, tylko z Cieślakiem, także wiesz, ja go rozumiem. Młody chłopak, bardzo fajny, twardy charakterem, tak jak mówię, także to trzeba mu oddać i wiesz, na pewno będziemy go zapraszać na sparingi, bo tutaj też mu o tym powiedziałem po walce, przyszedł mi do szatni, także podziękowałem mu za walkę i myślę, że tam jakieś urazy do mnie nie ma o te ciosy, bo to tak jak mówię, to nie było nic specjalnie, wiesz co. No. I najważniejsze, żeby właśnie z takich walk wyciągać też jakieś tam wnioski swoje, co nie, bo to wiadomo, że jestem silny i to nikomu nie muszę tego udowadniać, to było widać też w tej walce, bo tam lewy prosty jak wchodził, to on był zamroczony, tylko że to nie o samą siłę chodzi, co nie? No. Powiedziałeś o sparingach. Wiem, że przyjeżdżałem do ciebie też młodsze chłopaki, którzy dopiero wchodzą właśnie na tą scenę bokserską. Chociażby Soczyński chyba u ciebie był na sparingu, Kalinowski. Powiedz mi, bo ty jesteś takim zawodnikiem, który jeździ właśnie do tych najlepszych, jak zaczynałeś swoją karierę. Czy widzisz właśnie takich następców twoich? Jeszcze ci parę lat, mam nadzieję, kariery zostało, ale już ci młodzi nabijają rekordy, powoli wchodzą na ten poziom. Myślisz, że jest ktoś taki, kto w tej wadze cruiser przejmie pałeczkę? Ale słuchaj, pewnie, że tak. Każdy ma szansę. Tak jak to zawsze ja mówiłem, każdy ma szansę, to wszystko od nas zależy, tak? To wiesz, to nikt za nikogo roboty nie zrobi, nikt tego nie wykona w ringu, nikt nie zrobi pracy na treningu. To wszystko zależy indywidualnie od każdego zawodnika, każdy ma szansę, to nie można nikomu nic odbierać, każdy ma umiejętności, każdy umie się bić, każdy chce się bić. I wiesz, i to tak jak mówię, to każdy ma szansę. Ja siebie pamiętam, jak byłem młody, jak to też zaczynałem tą przygodę, to wiem też, że tam niektórzy też we mnie nie wierzyli, co nie. Może ja sam o sobie też nie myślałem, że to aż zajdzie tak, że wiesz, że już jestem po dwóch walkach mistrzowskich, o mistrzostwie świata, nawet o tym sobie nie wyobrażałem sobie tego, nie zdawałem z tego sprawy, że to tak może też być szybko. Także, no co, tak jak mówię, no, ja jestem też żywym przykładem, że może to, wiesz, każdy może, tylko trzeba chcieć, co nie? Powiedz mi, jak patrzysz na polski boks dzisiaj, już ta kariera parę lat trwa, to widzisz właśnie tak, że coś się źle dzieje z tym boksem, tak jak często widzę, że teraz piszą eksperci i kibice, czy wręcz przeciwnie, że jest więcej gal i się ten boks rozwija? Jak to wygląda z twojej perspektywy? Z mojej perspektywy to wygląda tak, że chyba z tym boksem nie jest wcale tak źle, co nie? Nie wiem, jak powiem ci tak, ja boksu amatorskiego jakoś tam za bardzo u nas nie oglądam, nie wiem, co się dzieje, co nie? Nie wiem, na jakim to jest poziomie, etapie, jak tam my stoimy z tym wszystkim, no ale jeżeli chodzi o boks zawodowy, no to jest trochę tych gal, co nie? Także gala za galą, gale popędza, jest tych promotorów dużo, także wiesz, nie jest chyba tak do końca źle. No wiadomo, że tam przegrywamy z tymi różnymi, wiesz, frikami, nie frikami. No co zrobić? Trzeba robić swoje, to nie ma co oglądać się, wiesz. Ja to podchodzę do tego, że wiesz, w taki sposób, że to nie ma co się oglądać na innych, tylko trzeba robić swoje cały czas. Jak najlepsze wyniki, tyle, a reszta to sama przyjdzie. Jak będzie wszystko okej, co nie?
Rozmawialiśmy jeszcze przed włączeniem kamery o tym, co się wydarzyło ostatnio w Świeradowie, Zdroju. Jak ty patrzysz na tą sytuację? Bo tak rozmawialiśmy, że chyba najbardziej tym wszystkim skrzywdzony jest Wrzos, który dał fajną walkę, wygrał walkę, zdobył sobie pas IBO Continental, który go gdzieś tam umieszcza w rankingach, a ostatecznie mówi się głównie o kontrowersjach. No tak, wiesz, ale to trzeba spojrzeć na to z boku też znowu, tak wiesz, na chłodno i ocenić to tak, wiesz, bezstronnie, że nie ma co się dziwić Mariuszowi Grabowskiemu, tak, promotorowi. Nie ma co się dziwić, że tak zareagował, bo to są emocje. Jest związany z zawodnikiem, pracują, nie wiem ile lat, ale bardzo długo pewnie, razem dążą do jakiegoś sukcesu, ale znowu też myślę, że to nie powinno być też tak zrobione, wiesz, pewnie Mariusz o tym wie, emocje go poniosły, no trochę to przyćmiło tą wygraną, bo każdy wie, że Wrzesiński wygrał, ale znowu ludzie, którzy się na tym nie znają, myślą, że to jest takie zwycięstwo wyrwane jak ten pas, co nie, no to takie, wiesz, ale ludziom znowu wszystkim też nie dogodzi, co nie? Także ja, tak jak mówię, rozumiem tutaj Mariusza Grabowskiego, bo jest promotorem, jest związany z zawodnikiem emocjonalnie, bo wiem jak to jest i ja to wszystko rozumiem. Wkłada tam jakieś swoje pieniądze w to i tyle. Na następnym razem, tak jak w twojej walce, trzeba wziąć głęboki oddech i nie robić tych rzeczy, które są nielegalne, tak jak ty mówiliśmy o tych ciosach, kiedy rywal klęcze, to tak samo myślę, że Mariusz już ma nadzieję, że nigdy pasa nie będzie wyrywał. Ale to tak jak mówię, wiesz, to są emocje, to czy w moim przypadku, czy w jego, to wiesz, to myślę, że on tego specjalnie też nie zrobił tak jak ja, co nie, tylko wiesz, jak on... Tak jak rozmawialiśmy, jak oni by tego nie zrobili w ringu, to później jak to, gdzie by to zrobili? Jak on by nie chciał dać tego pasa w ringu, to później gdzie? W szatni by mieli zabrać ten pas, czy gdzie? Co nie? To by było dopiero dobre, co nie? No, także oni, myślę, że oni wiedzieli, że to muszą zrobić w ringu, co nie? Tylko trzeba było na chłodno poczekać, bo chyba tam jakiś sędzia już mu odbierał ten pas, co nie? Próbował, nie mogli się może dogadać, albo też rozumiem też Łotysza, że tego pasa nie chciał oddać. Też go rozumiem, że czuje się pokrzywdzony. Dobra, wracając do twojej kariery, czy są jakieś plany? Czy ty w ogóle trenujesz, odpoczywasz do przyszłego roku? Są jakieś duże wyzwania na horyzoncie? Gdzie do przyszłego roku odpoczywam? Ja już wróciłem z treningów. Wiesz, i tak 3-4 tygodnie odpoczywam, także to wystarczy. Za dużo nawet. Właśnie widziałem, że w Zakopanem odpoczywasz, czyli tam i przygotowania, i ciężka praca, ale też Zakopane odpoczynek. Mieliśmy bardzo piękną pogodę, taką jak dzisiaj tutaj mamy, ale chodziliśmy, właśnie dzięki temu chodziliśmy cały czas, co nie? Po górach. Byliśmy na Morskim Oku, tam gdzie mogłem z wózkiem, to wchodziło. Konie mnie nie doganiały z wózkiem, także Stasiek był pierwszy. To powiedz, taki wymarzony czempion, któremu byś chciał odebrać pas, bo chyba tylko o tym myślisz tak naprawdę, idąc na trening. Nie ma wymarzonego, także ja, wiesz, robię swoje i czekam spokojnie i tam, wiesz, z pokorą na swoją szansę. We wszystkim musi być spokój. Super. Dziękuję ci bardzo za rozmowę. Już? Tak szybko? Kurna, dobra. A ty się jeszcze chcesz pogadać? Nie, to możemy pogadać. To pogadajmy o Szpilce, co? Szpilka z Denisem, nie rozmawialiśmy o tej walce. No. Szpilka wygrał, ale też praktycznie zadając za dużo ciosów celnych. On też za dużo celnych ciosów nie przyjął. Dziwna walka, miała być jakiś fajny pojedynek, fajne MMA, a ostatecznie skończyło się takim dziwnym rozstrzygnięciem. Później rywal Szpili, Denis Załęcki, mówił o tym, że on już go miał w garści. Jak ty patrzysz na to, jak ekspert taki pięściarski? Czy faktycznie Szpila był zagrożony w tej walce? No ale wiesz, co tu patrzeć, jak można to ocenić, co nie? To szkoda, że nie potrwało dłużej. Co można więcej powiedzieć, także na pewno szkoda i jest, myślę, że jest pewnie nie dosyć, nie tylko to ja mam, ale pewnie wielu kibiców, także może jakiś rewanż chłopaki zrobią, zobaczymy, co nie? Kamil Łaszczyk, kolejna osoba, która się pcha do MMA. To ciekawa propozycja, bo Kamil Łaszczyk, mimo tego, że jest genialny, bym powiedział, często w tym swoim boksie i naprawdę prezentuje wysoki poziom techniczny, szczególnie jak na Polskę, to nie może ani zdobyć wielkich walk, ani też pewnie wielkich pieniędzy na obecną chwilę, więc szuka tych pieniędzy w galach freakowych. Wyzywa na pojedynek gościa, który, czy jego wyzywa na pojedynek gość, który ma 80 kg. Myślisz, że pięściarz nawet mniejszy jest w stanie sobie poradzić z takim amatorskim zawodnikiem MMA? Ta walka będzie, dojdzie do skutku, no?
Podobno tak, nie wiem na kiedy, ale Właszczyk mówi o tym głośno, że chciałby takiej walki. No to dobrze, no, niech się biją, co nie? Właszczyk ile waży? Mało, tak. Mało, około 60 kilo. No właśnie, ale myślę, że tak, tu wiesz, tu Kamil coś ostatnio z Kamilem Gardzielikiem rozmawialiśmy, że ja z nimi na kadry nie jeździłem, bo nie byłem po prostu powoływany, ale oni jeździli na kadry razem, znają się i mówi, że tam różne sytuacje były, tam jak gdzieś wychodzili. No to, że ten mały Łaszczyk tam zaskakiwał, co nie? Także no, że tam chyba jest wszystko okej. Okay. Bo wiesz, można być dobrym pięściarzem, robić wszystko na treningu, a jak jest jakaś sytuacja, wiesz, na ulicy czy gdzieś, to nic z tego może nie być, co nie? I to też tak nieraz jest, a tu chyba jest wszystko dobrze. Kamila Gardzielika wywołałeś też. Ja bym zobaczył taką walkę, co nie? Dobra. No. Kamila Gardzielika wywołałeś też do tablicy, to powiedz mi o tej jego ostatniej walce, bo to była taka walka, gdzie dużo osób mówiło, że gdyby nie ten knockdown, który był lekko kontrowersyjny, to mógł przegrać ten pojedynek i naprawdę Iwanow mu postawił tam duże warunki. Tak, to bardzo dobry przeciwnik, także, ale bardzo dobra walka Kamila. Także co, myślę, że o takie walki chodzi, taki boks chodzi. Bardzo się cieszę, że Kamil wygrał, bo bardzo wysoko od razu poszybował w górę tam w rankingach. Myślę, że o Kamilowi też o to chodzi, bo tu już jest chyba ten czas na niego, co nie? Żeby takie boje toczyć. No i co teraz? Zaraz następna. 11 chyba, tak? Ta gala jest w Turku. No i tyle. Jedziemy na tą galę. Powiedz mi o Andrzeju Wasilewskim jeszcze. Teraz znowu doszło do takiego nieporozumienia na linii z Różańskim, który miał walczyć o pas mistrza świata. Sam teraz nie wie, na czym stoi. Już mówi się o nowym rywalu dla Rivasa, także nie wiadomo, czy do tej walki dojdzie. I tam znowu się pojawiły takie przepychanki na zasadzie nie możemy się dodzwonić do promotora. Różański mówi na Twitterze, nie pierwszy raz padły takie oskarżenia. Powiedz, jak twoja współpraca wygląda z Andrzejem Wasilewskim? Czy to faktycznie jest tak ciężko się do niego dodzwonić, czy łatwo się z nim dogadać? Po pierwsze tak, nie mam Twittera. Nie wiem, co się dzieje na Twitterze. Po drugie, to ja nigdy takich problemów nie miałem, także współpracuję się bardzo dobrze współpraca się układa z panem promotorem Andrzejem Wasilewskim, także czy z Jackiem Szlągowskim, czy naprawdę tutaj z całą ekipą, która na tym wszystkim pracuje, ze Zbychem, to wiadomo, jesteśmy cały czas i ta współpraca wygląda, myślę, że fajnie i to już jest bardziej jak rodzina tutaj razem z trenerem Andrzejem Liczykiem, z Karolem. I co, ja mam fajny taki zespół zgrany, dograny i to wszystko takie, wiesz, dużo razem przeszliśmy, a jeżeli chodzi o trenera Andrzeja, o promotora pana Andrzeja Wasilewskiego, tak jak mówię, no, też chyba się już tam zdążyliśmy jakoś tam poznać i dotrzeć, bo wiesz, to nie jest teraz, że ja współpracuję teraz, tylko już tam parę walk stoczyliśmy, co nie? I był z nami w tym, w Kongo, także wiesz. Ja nigdy takich problemów nie miałem. Jeżeli już chodzi o dogrywanie takich walk dużych, no to nie wiem, jak tam, wiesz, to może z tamtej strony jakieś problemy są, może co, nie wiem, dlaczego właśnie też szkoda Łukasza, co nie, że tyle czasu czeka, przygotowuje się, chyba walka była dwa razy przełożona, a teraz nie wie w ogóle, czy ta walka będzie, także, bo ja też coś tam widziałem, że Hern się wypowiada, chyba, że będzie walka z Babiczem, a nie z nim, także no to słabe, co nie, bo on jest, wiesz, przygotowuje się do walki, której może w ogóle nie być, co nie, ja też miałem walkę przełożoną dwa czy trzy razy z Makabu i wiem jak to, wiesz, jak to jest, co nie, mi sparring partnerzy wylecieli, była przełożona walka raz, drugi raz chyba, za trzecim razem sparring partnerzy wylecieli i my na drugi dzień dowiadujemy się, że walka znowu jest przełożona o tydzień, że jeszcze trzeba sparować, co nie, co już ich nie było, a to wiesz, to był nowy rok, okres świąteczny, poświąteczny, po nowym roku. I wiesz, to było ciężko z sparring partnerów, co nie? Także no, też taką miałem sytuację. Czy powstanie kiedyś dokument o tym, co się wydarzyło w Kongo, tak a propos? Ale już powstał przecież jakiś, co nie? Na YouTube są już takie śmieszne dokumenty. Ale są też nagrania, które wiem, że nie ujrzały światła dziennego. Czy są takie, które już nigdy nie ujrzą? Słuchaj, to co się działo w Kongo, zostaje w Kongo. O, i tyle. Słuchaj, zbliża się Święto Zmarłych. Zawsze a propos tak boksu, przypomina mi się Andrzej Gmitruk, który tak naprawdę niedawno zmarł. Niedawno była odsłonięta gwiazda we Włodosławowie z jego imieniem. Jak ty go wspominasz? Wspominam bardzo dobrze. To był bardzo fajny człowiek. To tak naprawdę od trenera Andrzeja się wszystko zaczęło. Bo ja pamiętam jak dziś, że już miałem kończyć z tym wszystkim, bo to już mnie bardzo denerwowało. Po tej walce jeszcze z Modunią, jak wróciłem,
to jakoś tam się poróżniliśmy z trenerami. Miałem wyjechać do pracy do Norwegii, pamiętam jak dzisiaj, co nie? I trener Andrzej dzwoni, że Michał, może byśmy tam, może byś przyjechał, może tam byśmy coś pomyśleli z jakimś kontraktem, więc. No i ja podpisałem kontrakt z Andrzejem Gmitrukiem i Slomkiem Babilonskim. To był człowiek, który, wiesz, do tego się przyczynił i tak się to zaczęło, co nie? No. A jakaś najcenniejsza rada? Chodzi właśnie o święto zmarłych, to wiesz, ja mam swoich tam, ja mam tatę, który to już jest, będzie 19 rok, który nie żyje, mam swojego, wiesz, swoich wujków, jakichś znajomych, także ja też mam, co wiesz, swoich ludzi, co nie? Tam już. I najcenniejsza rada od Andrzeja Gmitruka? O, nie pamiętam, dużo ich było, wiesz, żeby się poruszać, żeby się side to side, co nie? Rzep, no to chyba każdy z tego zna, co nie? No. Dobra, to jeszcze zadam Ci jedno pytanie, ale już na innym portalu, na Infosport, także możecie to sprawdzić. To będzie pytanie o Masternaka. Dzięki za rozmowę. Dzięki bardzo, pozdrawiam wszystkich kibiców. Podobało się? Zostaw suba i sprawdź strony naszych sponsorów.